przygotowania tak naprawdę idą podobnie jak w tym systemie ligowym w Lidze Centralnej. Oczywiście jest to dla nas taki szlagierowy pojedynek, ponieważ przyjeżdża do nas drużyna z Superligi, renomowany rywal Wybrzeże Gdańsk. Jest to dla nas naprawdę niesamowita okazja do gry właśnie z utytułowanym rywalem, a przede wszystkim z wyższej półki. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o same przygotowania, to idziemy tak bardzo podobnym cyklem, nazwijmy to cyklem ligowym. No chociaż no, muszę stwierdzić, że od początku roku właśnie tak przygotowaliśmy się, aby być w tej najlepszej dyspozycji właśnie, jeżeli chodzi o to czwartkowe spotkanie, bo nie ukrywam, że marzy nam się zaprezentować się jak najlepiej. Tak jak powiedziałem, jest to dla nas spotkanie bardzo prestiżowe i bardzo cieszymy się, że właśnie taki rywal zagości u nas w Gorzowie, w naszej hali. Przede wszystkim jest to bardzo mocny superligowy rywal, znajdujący się w tej chwili na 9 pozycji, jeżeli chodzi o tabelę superligową, w której no, występują ci najlepsi w Polsce. Ale jeżeli chodzi o te najsilniejsze punkty, to przede wszystkim kolektyw tego zespołu, ponieważ jest on systematycznie budowany, ma znakomitych młodych wychowanków, którzy rokrocznie zasilają właśnie tą drużynę. No i no, nie sposób tutaj oczywiście nie wymienić trenera Mariusza Jurkiewicza, legendarnego zawodnika z tych złotych czasów naszej kadry, tych Orłów Wenty, o których każdy kibic pamięta i tak naprawdę marzy, aby te czasy wróciły. Także tutaj trener Mariusz Jurkiewicz zawita z tą swoją całą ekipą do Gorzowa. No, mam nadzieję, że na boisku zobaczymy również Mateusza Jachlewskiego, który również parę olimpiad, wygranie Ligi Mistrzów i parę mistrzostw Polski na swoim koncie ma. Jest to już bardzo doświadczony zawodnik, ale jeszcze pomaga tej młodzieży gdańskiej i ze środka rozegrania tą ekipę wspomaga. Także tutaj te gorące nazwiska zawitają w Gorzowie i myślę, że czeka nas naprawdę imponujące spotkanie i tak jak powiedziałem, no, z początkiem roku, z początkiem tej drugiej rundy taki szlagierowy pojedynek u nas w Gorzowie to coś naprawdę fajnego. Jak widać, od wielu lat ta piłka ręczna w Stali Gorzów jest budowana mozolnie. Awanse były tak naprawdę rok do roku, cały czas jest progres, cały czas utrzymujemy się ten wysoki poziom, który pozwala nam realnie myśleć przede wszystkim o tym, abyśmy mogli grać w Superlidze. Czy jako Gorzów jesteśmy już dzisiaj gotowi na to, żeby występować? Dzisiaj pewnie jeszcze nie, ale przy powstaniu nowej hali, przy powstaniu nowego obiektu uczynimy wszystkie kroki jako zarząd klubu, aby w tej Superlidze zawodnicy nasi mogli się pokazać, abyśmy mogli powiedzieć, że walczymy o naprawdę najwyższe cele, jeżeli chodzi o piłkę ręczną w Polsce. Myślę, że poziom, który uzyskaliśmy z drużyną, w której jesteśmy, jak najbardziej możemy ocenić bardzo pozytywnie. Jeszcze sezon trwa, kilka meczów przed nami do rozegrania. Na chwilę obecną wygląda to bardzo obiecująco, bardzo dobrze. No i jak wszyscy chcielibyśmy na pewno zakończyć ten sezon na tak zwanym podium. Także tutaj taki też cel sobie zakładamy do końca tego sezonu.